Witam wszystkich bardzo serdecznie w naszych rozmowach o filozofach. Dzisiejszym naszym bohaterem będzie Edmund Husserl, ojciec fenomenologii, który urodził się w 1859 roku w Prościejowie na Morawach, wówczas jest przez Cesarstwo Austriackie. I w początkowym okresie swojej refleksji, swojego myślenia filozoficznego e, był pod wpływem Franza Bolzano i Bernarda Brentano. Jest to dwóch myślicieli, których Moglibyśmy wspólnie gdzieś włożyć w taką szufladkę psychologizmu, czyli takiego sposobu myślenia, który będzie mówił, że wszystkie doświadczenia, które do nas docierają, są wytworami, czy też są przetworzone w jakiś sposób przez akty psychiczne naszego umysłu. Cały więc świat, który przychodzi do nas, jest tak naprawdę bardzo subiektywnym światem, jest wytworem tego, co nasz umysł e, produkuje. I pod właśnie taką wpływem takiej myśli znajdował się Edmund Husserl przez e, pewien okres, rozwijając swoją refleksję na temat postrzegania świata. E, akty psychologiczne są więc intencjonalne, mamy więc pewną naszą, nasze działanie w kierunku świata, i to działanie wpływa na to, jak ten świat e, postrzegamy. E, przedmioty matematyczne i logiczne również są wytworami naszego umysłu. Pojawia się tu zatem problem z ich uzgodnieniem czy też refleksją na temat ich uniwersalności i być może właśnie taka refleksja wpłynęła na to, że około roku 1900 w myśli Edmunda Husserla następuje zwrot, zwrot antyrelatywistyczny, który kieruje się ku rozdzieleniu przedmiotów poznania i aktów poznania akty psychiczne pozostają naszymi perspektywami poznania świata natomiast przedmioty tego aktu są niezależne od nas tak zaczyna myśleć o świecie edmund husserl i zastanawia się w jaki sposób można się dobrać do tej prawdziwej rzeczywistości w jaki sposób powinniśmy budować nasze myślenie o świecie tak ażeby było ono Możliwie najpełniejsze i najdokładniejsze, ale jednocześnie, żeby nie opierało się tylko i wyłącznie na jakichś subiektywnych naszych myślach i przemyśleniach, aktach psychologicznych. Ponieważ jeżeli uznajemy, że prawa logiczne, prawa matematyczne są w jakimś sensie uniwersalne, to nie mogą być one wytworami naszego umysłu. Nie mogą być tylko tym, że my wymyślimy sobie je. Lokalnie tutaj na nasze potrzeby, ponieważ wówczas będą tylko takimi uogólnieniami indukcyjnymi, nie będą miały tej takiej swojej uniwersalności. Na no, tego Edmundowi Husserlowi bardzo brakowało w myśleniu o prawach logiki, przede wszystkim prawach matematycznych. I pojawia się tutaj pomysł na to, w jaki sposób można dotrzeć do świata, w jaki sposób stworzyć metody myślenia o świecie, która będzie innowatorska i będzie uwzględniała tę refleksję, że to my, tak jak powiedział Immanuel Kant, postrzegamy, Postrzegamy świat. I tutaj docieramy do fenomenologii, czyli nauki o fenomenach. To ją właśnie zaproponuje Edmund Husserl jako pomysł na to, w jaki sposób powinniśmy rozwijać myśl o świecie, w jaki sposób powinniśmy budować tę myśl. Powinniśmy budować ją w oparciu o nową naukę. Naukę o fenomenach, czyli właśnie fenomenologię. Tutaj w odróżnieniu od Immanuela Kanta, Edmund Husserl yy, zrozumie, że konieczne jest pewne oczyszczenie pola. To znaczy odwoła się do ojca nowożytnej filozofii, do Kartezjusza i powie, że a żeby móc rzetelnie mówić o świecie, żeby móc rzetelnie przyjąć te fenomeny ze świata, należy przede wszystkim zastosować pewną metodę która będzie podobna trochę do metody kartezjańskiej, Nazwij ją redukcją fenomenologiczną i będzie ona polegała na tym, że należy się wyzbyć wszelkiego rodzaju przedsądów, czyli wszystkich założeń, które mamy gdzieś tam w głowie, wszystkich tych rzeczy, które sprawiają, że w jakiś sposób my myślimy o świecie, że mamy jakieś wychowanie, w jakiś sposób wyrośliśmy w jakimś środowisku. Z tego wszystkiego powinniśmy próbować się uwolnić i patrzeć na świat możliwie neutralnie. I... Tutaj należy wrócić do tej myśli Kanta. Po co i dlaczego Edmund Husserl tworzy coś na nowo, skoro już Immanuel Kant wprowadził pojęcie fenomenu i już w pewien sposób je opisał. Otóż jeżeli przypomnimy sobie, w jaki sposób świat opisuje Immanuel Kant, czyli dzieje na no i fenomeny, czyli te rzeczy same w sobie i te, które nam się jawią, to możemy dostrzec, również widzimy to w tym, co nazywamy przewodem kopernikańskim, że Immanuel Kant dostrzega ogromną rolę nas samych. Nas Podmiotów poznających świat, jako tych, które wpływają na to, co ze świata do nas dociera. I tutaj jest jedna z kluczowych różnic pomiędzy Husserlem a Kantem. Otóż u Kanta możemy widzieć, że podmiot poznający jest w zasadzie bardzo czynny w akcie poznawczym. To on wpływa w pewien sposób na to, w jaki sposób świat będzie percepowany. Edmund Husser uważa, że należy w zasadzie prowadzić naszą refleksję w drugą stronę. Powinniśmy jak najbardziej oczyszczać się. Z naszych jakichś myśli, przed sądów, i w idealnym świecie byłoby tak, że to, co postrzegamy, postrzegamy w taki bardzo bierny sposób. Tak, jakby nastawiamy się na świat i chłoniemy go takim, jakim on do nas przychodzi. Możliwie w żaden sposób nie zapośredniczony przez jakieś nasze, nasze myśli. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, której Immanuel Kant nie dostrzega, być może nie podkreślam, to to, że zdaniem Edmunda Husserla w tej redukcji fenomenologicznej, w tym myśleniu o fenomenach, możemy dostrzec coś, co no właśnie u Kanta się nie pojawia. Mianowicie możemy dostrzec nie tylko same rzeczy, które postrzegamy, te fenomeny, które nam się zjawiają, ale również rzeczy innej kategorii, na przykład różnice pomiędzy rzeczami. Jest to ciekawe bardzo zagadnienie, ono później w XX wieku zostanie rozwinięte między innymi przez na przykład Emmanuel, przez Sartra, ale też przez na przykład Lacana, i zostanie to dostrzeżone jako coś, co oddziela pewne rzeczy. Mamy na przykład kolor pomarańczowy, i mamy na przykład dźwięk dzwonu. I mamy kolor, mamy dźwięk. I te dwa aspekty, dwie rzeczy, one się różnią od siebie. I nasz umysł, powie Edmund Husserl, potrafi poznać nie tylko kolor pomarańczowy, nie tylko dźwięk dzwonu. Ale też jest w stanie zrozumieć, czy w pewien sposób wykoncypować różnice pomiędzy nimi. I ta różnica nie, jest, nie przychodzi nam źródłowo w postaci zmysłu, w pewnym sposób nie postrzegamy jej, ponieważ nie dociera do żadnego z naszych ani oczu, ani uszu, ale jest pewnym efektem pracy umysłowej na podstawie tego, co przynosi nam świat. W moim odczuciu, w pewien sposób jest to podobne trochę do dostrzeżonego przez e, Platona koncepcji, idei. W pewien sposób Edmund Husserl powie, że możemy ujmować konkrety, czy też pewnego rodzaju istotę rzeczy właśnie w taki fenomenologiczny sposób. Tym byłaby fenomenologia, tym byłaby różnica między fenomenologią tą Husserlowską, a tym pomysłem po prostu e, Kanta. E, akt jest bierny, powinniśmy odrzucić wszelkie przedsądy, powinniśmy wyzbyć się jakichkolwiek uprzedzeń i chłonąć po prostu świat, Tutaj również znajdzie dla siebie miejsce pewnego rodzaju pomysł na intuicję czy intuicyjne postrzeganie świata, być może w takim druhu trochę, jaki Bergson o tym mówił. Czy jest to pomysł e, dobry i ciekawy? Na pewno. Na pewno wiele wniósł w myślenie o filozofii. Wielu e, następców inspirowało się myślą Husserla, m.in. Martin Heidegger, czy właśnie Sartre, czy za współczesna. Natomiast są tutaj pewne założenia, które wydaje się Edmundowi Husserlowi umknęły. Po pierwsze pomysł oczyszczenia pola, tego żeby wyzbyć się wszystkich przedsądów jest bardzo szlachetny, natomiast no, niestety nie docenia tego, że choćby, tak jak powie Ludwig Wittgenstein, myślimy w języku, żyjemy w języku i język, czy tego chcemy, czy nie, będzie takim ograniczeniem, z którego zdaje się Edmund Husser chciałby również zrezygnować, oczyścić nasze pole. Tego nie jesteśmy w stanie zrobić, więc język będzie taką barierą, zdaje się fundamentalną dla... Myślenia o rozwoju fenomenologii do takich idealnych kształtów, w jakich chciałby to zrobić Edmund Husserl. Nie zmienia to jednak faktu, że wielu jego następców, właśnie takich jak Heidegger, Hart czy, czy Psychoanaliza, bardzo wiele czerpało z tej myśli Husserlowskiej, starając się zrozumieć ten mechanizm, w jaki postrzegamy świat, w jaki możemy czerpać z niego, w jaki możemy go chłonąć i jaki jednocześnie nakłada na nas ten taki oczyszczający, ale też ten przedsądowy aspekt próby zrozumienia czy też wyczyszczenia pola refleksji na temat świata, ale też ograniczeń, które uniemożliwiają dojście do takiego idealnego, fenomenologicznego założenia. Końcówka życia Edmunda Husserla nie była niestety zbyt pozytywna. Zmarł w 1938 roku w Fryburgu i były to czasy już nazistowskie. W 1933 roku Adolf Hitler dochodzi do władzy, rozpoczynają się całe serie upokorzeń skierowane w kierunku myślicieli Pochodzenia żydowskiego. Dotykają one również Edmunda Husserla. W pewnym momencie dostaje on zakaz wypowiadania się, z dawania wykładów, również zakaz korzystania z biblioteki. Wydaje się, że jest to jeden z większych wstydów dla myśli niemieckiej. Tutaj pewną rolę odegrał uczeń Edmunda Husserna, Martin Heidegger, który zapisał się bardzo negatywnymi zgłoskami, jeżeli chodzi o ten okres relacyjny, wstąpił do NSDAP. Natomiast wydaje się, że nie przyczynił się aż tak mocno, jakby byłoby być może mówiło i chciało, do samej negatywnego postrzegania Edmunda Husserla przez nazistowskie Niemcy. Jest to kwestia do, do powiedzenia. Na dzisiaj dziękuję i tyle, jeżeli chodzi o Edmunda Husserla.